O, ja pierdziule. A ja siedzę, nie? Piszecie tego, mówię do was, kurwa, weźcie, powiedzcie im, żeby tego, żeby wbili, żeby odświeżyli stronę, nie? A wy siedzicie i odpisujecie, nie, nie działa, nie, nie działa, skoczył z mostu, coś tam umarł. Mówię, o chuj wam chodzi, weźcie mu, powiedzcie, że tak, żeby odświeżył stronę. I nikt, że żaden z czatu nie odpisał. Mówię, kurwa, no nie. Biegnę, biegnę, biegnę. Mówię, dobra, chuj, ja odpiszę. A zresztą ja pisałem, że... Żebyście odświeżyli. A w sumie, no dobra, to było po mojej stronie, bo się okazało, że ja wcisnąłem rozpocznij i wyskoczył mi error, że coś tam klucz streamu jest nieprawidłowy. Nie wiem, zdarzyło mi się to na Twitchu 3 razy w życiu. Okej, jeszcze są orki. Jakieś tam, tak naprawdę po drodze ominęło was tylko 2 orków. Bo biegliśmy tutaj właśnie z Angarem i... Lee. Kurwa, oni się jeszcze tam napierdalają. Dobra, to zabiją ich chyba. No kurwa, jeszcze szczególnie spamując mi na tym... Na Steamie. I nie wiem, czy przez to się nie wykrzeczyło. Tnie się? Ile razy padłem? 6 w drodze powrotnej. Dobra. Dobra, to sorry za małe usterkę. Będziemy mieli wycinkę od drogi od tego smoka Feodara, czy jak on się tam nazywał, aż do spotkania 2 orków, którzy by stali tutaj z tyłu, tam. Tego nie będzie chyba na odcinku. Chyba, że będzie na tym, na wersji nie online, tylko może na tej offline będzie. Też nie wiem, czy to się zapisało, skoro mi wyskoczyło, że error był. Co? Jak zostałeś na statku? Zostałeś na statku? Jasne. Pomyśl, co by było, gdybyś go nie zastał po powrocie. A, jeszcze Nie spróbujmy tego mamy tu już easterega, nic do no. roboty. Każ kapitanowi podnosić kotwicę. Wróg został pokonany. Wcale mnie to nie dziwi. To jak? Możemy już odbijać od brzegu? Ale nie, autentycznie. Kurwa! Chciałem pogadać z każdym. No dobra. A człowiek pokonał bestię, która wróciła do Myślałem, że każdy mi coś jeszcze powie fajnego, ale no dobra. Xardas. Xardas. Co się właściwie stało w świątyni Irdorat? Z pomocą Inosa pokonałeś potężnego wysłannika zła, a ja przejąłem całą jego moc. Odkąd opuściłem krąg ognia, Teraz sprawdzę, no. było to moim jedynym celem. To, co nie udało się w świątyni śniącego. Dokonało się teraz. Spoko, kucharz. Beliar wybrał Rozumiem, że na mnie. multiplayer nie wbijasz. Kotwica w górę! A więc służysz teraz Bogu Ciemności? Nie jestem bardziej posłuszny Beliarowi niż ty Inosowi. Nawet bogowie nie wiedzą, co nas czeka w przyszłości. Dopiero zaczynam rozumieć, jakie możliwości otwierają się teraz przede mną. O. Jedno wszakże jest pewne. Jeszcze się spotkamy. Instalujemy multi, ok. Czyli rozumiem, że jeszcze nie masz multiplayera. W końcu, nie? No naprawdę, po takim czasie, aż mi przez chwilę było trudno uwierzyć, nie? A dziękuję. Myślę, że się w miarę należą gratulacje. No nie powiem, że nie było to... No to było trudne, no. No było, no ciężko powiedzieć. Szczerze nie wiem, czy widziałem napisy do końca zawsze. Chyba, że jak są długie, to pewnie nie. A się wystraszyłem, bo widzę torbę. Chyba nie, chyba już koniec, nie? Jeszcze raz widzisz ending tej gry. No są jeszcze napisy, ale te pewnie napisy będą trwały z godziny. Dziękuję wam, twórcom silnika, programistom, moderom, innym inżynierom. Tym, co tworzyli ścieżki dialogowe, nagrywali dźwięki potworów, beta testerom, producentowi oczywiście,
W tym przypadku dali głosy, chociaż tak szczerze powiedziawszy to im nie dziękuję, bo bardziej dziękowałbym w wersji polskiej. Wszystkim tutaj wypisanym jak najbardziej. No i oczywiście wam, którzy byście mi pomagali na tym czacie. Jakby nie było, większość z was spędziła naprawdę kawał czasu. Można powiedzieć, że niektórzy nawet 4 albo 3 miesiące spędzili tutaj. Praktycznie będąc dzień w dzień. Czasami z przerwami, czasami bez, ale teraz mogę się zabić. Dobra, to sprawdźmy jeszcze tego easter egga. O. Jesteśmy przeciążeni. Musimy wyrzucić za burtę część złota. Łapy precz od złota. Słuchaj, lepiej będzie jeśli... Nie ma mowy, w żadnym wypadku. Podobno przegrywamy tę wojnę z orkami, tak? I co z tego? To, że i tak nigdzie nie wydamy tyle złota. Złoto zostaje na pokładzie. Co nam po złocie, skoro zatoniemy przy pierwszym silniejszym podmuchu? Może jest przecież spokojne. Tak, chwilowo. Spokojnie, wszystko będzie w porządku. Albo wyrzucić Gorna. Okej, okay, zobaczmy, czy mamy jeszcze szansę na tego easter egga. Chyba nie, bo to już jest na statku, nie? Jak już jestem na statku, to już nie ma szans, nie? To musiałby być przed. A mój ostatni save jest what the fuck? Jest to 13 godzin. Właśnie też się dziwiłem, że taka szybka ścieżka dialogowa tam była, jakby przyspieszona. Ale tak, chyba to tak zawsze było, no. Nie mam żadnej wersji zmodyfikowanej poza jakimiś tam patchami. Dobra, czyli tak, ja sobie wyłączę ten odcinek i załaduję się już ponownie i wtedy będziemy gadać o multiplayerze już tylko. Więc dzięki wszystkim, że byliście podczas tego pięknego challenge'a po około 20 próbach, po około 4 miesiącach. Po koszmarach w nocy, których nie miałem, bo nie mam koszmarów generalnie. Jest, na pewno można powiedzieć, że jest już ktoś, kto zrobił tego challenge'a, więc... Wszystkim dziękuję. No i widzimy się już pewnie w czymś innym. Więc widzimy się za chwilę, a... No, już w sumie nie będę nic mówił. To do zobaczenia.